Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam zodiakalne byki. Zrobimy dzisiaj czytanie na 2025 rok z podziałem na półrocza. Jeżeli jesteście zainteresowani bardziej szczegółowym, indywidualnym czytaniem dla siebie na przyszły rok, w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której takie czytanie możecie zamówić. Możecie też obejrzeć czytanie na 2024 zeszłego roku. One były, wtedy nagrałam takie dłuższe, godzinne czytania, właśnie takie przykładowe jak te indywidualne z podziałem na kwartały. Więc możecie też przy okazji zobaczyć, czy te z zeszłego roku ogólne z Wami rezonują, czy chcecie zamówić nowe dla siebie, w sensie nowe, takie indywidualne na ten przyszły rok dla siebie. Okej. Dobrze, zobaczmy w takim razie ogólną energię na pierwsze półrocze od stycznia do czerwca dla Was. Karta siła, cesarzowa, diabeł. I karta Rydwan. Ok, więc tutaj trochę taka wymieszana energia. Jakby z jednej strony, może nawet nie z jednej strony, tak czuję, jakbyście to, czego najbardziej potrzebowali w tym pierwszym półroczu, to taka regeneracja. Tak jakbyście mieli jakiś jeden temat, na którym chcecie się skupić, tak jakby było dużo innych rzeczy, które musicie odsunąć na drugi plan, które na razie Was nie interesują, którymi nie chcecie się po prostu interesować, nawet jeżeli wydają się bardzo atrakcyjne, bardzo ciekawe, bo tak jakbyście po prostu potrzebowali czasu na regenerację, po to, żeby odpocząć, zastanowić się na spokojnie, czego potrzebujecie, w jakim kierunku chcecie iść, a nie cisnąć do przodu, tak jak do tej pory być może to robiliście cały czas. Więc no, to najbardziej taka energia właśnie, taka potrzeba regeneracji na początek. Zobaczmy w takim razie dalej. Zobaczmy taką ogólną energię, jeszcze parę kart na ten temat. Siódemka kielichów, dokładnie to, co mówiłam, i karta sprawiedliwość. No właśnie, więc potrzebujecie tego czasu, żeby odpocząć od takiej codzienności, troszeczkę się wycofać w swoim życiu. Może część z Was jakieś zmiany wprowadziła, może zmieniliście pracę, albo ograniczyliście godziny, albo odcięliście jakieś dodatkowe zainteresowania, dodatkowe jakieś przedsięwzięcia, które mieliście, po to, żeby zrobić sobie więcej takiej przestrzeni dla siebie samej, albo dla siebie samego, żeby zastanowić się nad swoim życiem, właśnie zebrać myśli, zastanowić się w ogóle, no, kim ja teraz jestem, tak, po tych latach za sobą, trochę może skorygować to, w jakim kierunku do tej pory szliście, zakwestionować pewne rzeczy, przemyśleć, poukładać, przekalkulować, jakby przeklasyfikować trochę, wiecie, nowe kryteria sobie poustawiać odnośnie tego, co jest dla mnie teraz ważne, jakie ja mam teraz potrzeby na tym etapie życia, na ten rok, czy może na kilka kolejnych lat i po prostu no, zebrać myśli, tak? No, zastanowić się też, kim już nie jestem, bo wiecie, czasami jest tak, że mamy jakieś marzenia, mamy jakiś cel i ciśniemy w życiu po to, żeby to osiągnąć, tak? Ale prawda jest taka, że my już w drodze się czasami zmieniamy, znaczy zawsze się zmieniamy w drodze, tak? Uczymy się czegoś nowego o sobie, w ogóle nowych rzeczy się uczymy, zbieramy nowe doświadczenia, poznajemy nowe osoby i z czasem okazuje się, że ten cel, który był dla nas takim głównym motywatorem, już tak naprawdę nie jest dla nas ważna, albo jakaś potrzeba, którą próbowaliśmy za wszelką cenę spełnić, okazuje się, że tak naprawdę to już nie jest dla mnie istotne. I, no i właśnie problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś dalej za tym pędzi, bo nie zatrzyma się i się nie zastanowi. A u Was mam poczucie, że właśnie to zrobicie, że się zatrzymacie na chwilkę i się zastanowicie jeszcze raz, przemyślicie sobie wszystko to, co było dla Was priorytetem w ostatnich latach i zakwestionujecie to. Zastanowicie się, czy to jest dalej priorytetem, czy już nie. Czy to jest dla mnie dalej ważne, czy już nie jest. Czy dalej chcę być, wiecie, taką osobą, jaką sobie wymyśliłam, że chcę być, czy może już nie. Czy może teraz chcę być kimś innym, tak? Chcę robić coś innego, chcę obrać inną ścieżkę kariery i tak dalej. Więc zobaczmy, co mamy dalej w sferze praca, kariera i finanse. Karta diabeł, kochankowie i szóstka
mieczy. Zobaczcie w ogóle, jak to śmiesznie wygląda. Mamy kartę diabeł, która jest taka zielonkawa, karta kochankowie, która jest taka czerwonawa, a tutaj mamy tą szóstkę mieczy, która jest właśnie na jakby te dwa kolory, nie? Taki zielony, nie wiem, jaki to jest kolor, powiedzmy, że zielony. I tutaj ona ma to czerwone takie, nie? Więc mam takie poczucie, jakby nam już same te kolory, tak jak po tych kolorach patrzę, tak jakby to, w którym kierunku idziecie, no właśnie to, o czym powiedziałam, czyli widzicie, to tak bardziej kariery się dotyczy, jakby tyczy, że jesteście na jakimś torze, którym szliście od kilku lat, który już jakby nie rezonuje z wami, a w sercu pojawiło się coś innego, coś nowego, pojawił się jakiś nowy pomysł, którym chcielibyście się zająć, rozwinąć ten pomysł, tak? Jakąś nową wiedzę zdobyć, jakąś nową działkę, jakąś nową branżę sobie rozwinąć. I tak jakbyście właśnie w te pierwsze pół roku jeszcze byli tak trochę pomiędzy, jakbyście jakby jechali na starych schematach, na starym sposobie myślenia, na starych jakichś przyzwyczajeniach, ale już pojawiają się pierwsze pomysły, albo może już zaczynacie trochę działać w nowym kierunku, może rozpoczniecie jakieś szkolenie, może no jakieś, tak czuję, jakbyście jakieś pierwsze kroczki wykonali w kierunku tego nowego, ognistego, pięknego, czerwonego pomysłu. I trochę mam jeszcze takie poczucie, że też to pierwsze pół roku może będzie nie tyle nastawione na rozwijanie tego pomysłu, co odcinanie tego, co wam nie służy. Na uświadamianie sobie tego, na ile sami siebie czymś ograniczacie, tak? Jakimiś przekonaniami swoimi, jakimiś obawami może, takimi przekonaniami, że to musi być tak albo inaczej, w sensie nie inaczej może, że to musi być tak i koniec, tak? Bo czasami takie mamy przekonanie, że to da się tylko zrobić tak i już inaczej się nie da, dlatego, że całe życie takie coś wierzyliśmy, że nie wiem, że pieniądze to można tylko zarabiać w pracy na etacie i całe życie jakby to powtarzaliśmy i tak szliśmy w to i jakby opcja w ogóle założenia na przykład jakiejś swojej działalności to jest, wiecie, dla kogoś innego, to nie dla mnie, to jest zupełnie w ogóle jakaś abstrakcja, no nie? Więc tak jakby ten pierwsze półrocze u was było bardziej na zmianie tych przekonań, na uwierzeniu w to, że się da, że ta nowa działalność, to może chodzi, wiecie, o inną branżę na przykład, nie musi być to na zasadzie praca na etacie kontra praca dla siebie samego, tylko wiecie, chodzi mi tutaj o dwa jakieś sprzeczne w ogóle podejścia do życia, dwa sprzeczne sposoby myślenia, że jakieś takie stare podejście wasze, utarte, takie, że to tak dziada, pradziada się tak robiło i tak wszyscy robią, kontra właśnie jakieś nowe zupełnie coś waszego nowego, nie? Więc to pierwsze pół roku takie robienie porządków tutaj w tym temacie, takie szykowanie bardziej fundamentów pod to, żebyście mogli tą nową swoją jakąś działalność, jakiś swój nowy pomysł rozwijać. Tak mi jeszcze przeszło przez myśl, że tutaj też może być, to może być w takim kontekście zarabiania pieniędzy. Niektórzy, wiecie, mają takie ograniczenie, że bo ja pochodzę z biednej rodziny, ja jestem biedna i zawsze byłam i będę i wszyscy w naszej rodzinie będą biedni, nie? I teraz jest kwestia tego, że może chcecie zarabiać więcej, bo może, czemu nie? Bo może macie inne potrzeby, inne pragnienia, może chcecie dla siebie, nie wiem, dla swoich rodziców, dla swoich bliskich, dla swoich dzieci po prostu zadbać o lepszą przyszłość, tak? Zapewnić im lepszą przyszłość, lepsze warunki i może mieliście takie przekonanie, że jak więcej pieniędzy, to są sami, wiecie, ludzie źli i nie parszywi, chociaż może też, ale tacy zachłanni i że to jest złe i niedobre, a tutaj może się okazuje, że nie, że to nie chodzi o to, że wy dla siebie chcecie te pieniądze i żeby wam woda sodowa do głowy odbijała, tylko chcecie po prostu z nimi zrobić coś dobrego,
nie? I tak jakby pierwsze pół roku jeszcze czuję, że będziecie właśnie te stare schematy po prostu ściągać z siebie, że to, co myślałam do tej pory, że to wcale nie jest prawdą. I dopiero będą kiełkować właśnie nowe wizje, to, co otworzy Wam tak naprawdę drzwi, wrota na nową jakość, na nową jakość życia, w ogóle na nowy sposób życia, na nową radość z życia. Okej, okay, dobra, zobaczmy dalej. Miłość i relacje. Mamy kartę Wisielec. Trójka monet. I rycerz mieczy. Tak, przyszło przedmiot, że część z Was może powiększyć rodzinę w trakcie tego pół roku. Albo jakby przez Was to powiększenie rodziny przyjdzie, albo może gdzieś tam rodzeństwo, czy jakaś inna bliska osoba w Waszym otoczeniu będzie miała dziecko po prostu. Albo może poznacie kogoś, kto już ma dziecko, i po prostu w ten sposób się, wiecie, rodziny połączą i będzie Was więcej, wszystkich razem. Co tutaj jeszcze? Dla części z Was, jeżeli ten temat Was w ogóle nie dotyczy, to czuję tutaj też po prostu taką harmonię, taką współpracę, dużo spędzania czasu razem, tak? Takiego wspólnego czasu, wspólnych zainteresowań. Też na samym początku mówiłam, że raczej się wycofacie i dużo rzeczy poodcinacie, żeby mieć takiej przestrzeni na coś ważnego dla siebie, więc może to będzie to ważne dla Was, tak? To, żeby pobyć z rodziną, żeby spędzić czas razem albo z rodziną, albo po prostu z tymi najbliższymi osobami, skupić się na tym po prostu, co lubicie robić, co jest dla Was miłe, łatwe, przyjemne, żeby właśnie też tak zmienić podejście do życia, do siebie, zobaczyć, że da się inaczej, żeby przestać, wiecie, biec przed siebie i tak przejść do przodu za wszelką cenę, tylko jakby rozkoszować się bardziej tym życiem. Tak to widzę, żeby przede wszystkim zobaczyć, że da się inaczej. I nawet mam poczucie, że to nawet nie na takiej zasadzie, bo mówimy tutaj o pół roku, więc czuję, że po prostu zobaczycie, że da się inaczej. Nie, że wiecie, zrobicie jedną rzecz, żeby zobaczyć, tylko że to pół roku po prostu będzie tak wyglądać, że to, czego doświadczycie, to jak blisko będziecie, to jak będziecie spędzać czas z bliskimi osobami, pokaże Wam, że tak się da, że tak można i że wcale nie trzeba, wiecie, przejść do przodu i robić wszystkiego naraz. A co więcej, mam poczucie, że właśnie dzięki temu, że tak zasilicie swoje baterie, że dacie sobie ten czas, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, żeby sobie przebudować pewne rzeczy w głowie, poprzestawiać pewne rzeczy, te priorytety w głowie, dzięki temu nabierzecie więcej odwagi do tego, żeby pójść w innym kierunku, żeby działać w innym kierunku. I myślę, że jak przyjdzie czas, to wystrzelicie jak z procy, że to na takiej zasadzie będzie, że no, już tak się zasilicie, nasycicie się tym, co dobre, że dużo. I też no właśnie ten okres, widzicie, tych wątpliwości, jakichś czy tych ograniczeń będziecie sobie w międzyczasie jakoś procesować, przerabiać, transformować i jak przyjdzie moment odpowiedni, za chwilę zobaczymy, co będzie dalej, już sama jestem ciekawa, ale jak przyjdzie odpowiedni moment, to będziecie mieli, wiecie, nie jakieś góry, doliny i pod górkę i w ogóle ciężko, tylko prosta, gładka droga, żeby ruszyć do przodu ze swoimi tematami, z jakimiś swoimi marzeniami. Dobra, zobaczmy z kart emocji, co my tutaj jeszcze mamy dla Was na pierwsze pół roku. Karta nuda, czyli no właśnie, to takie, to co mówiłam od początku, nie? Takie wycofanie się, odpoczynek, przemyślenie sobie czegoś, rozkosz, to też mówiłam, właśnie taka harmonia, lekceważenie wielu rzeczy, ignorowanie wielu rzeczy, czy takie odcinanie tego, co już jest takie, że za dużo, że już w sumie nie mam ochoty tego robić. Karta rozpacz, okej, okay, zgoda. I duma.
z tą kartą rozpacz i zazdrość. Z tą kartą rozpacz bardziej mam takie poczucie, że to jest przebudowa, że to jest właśnie taki okres, jak wiecie, jak są motyle, nie? Najpierw jest gąsienica, później jest poczwarka i później jest motyl. Więc co się dzieje w tej poczwarce? Ta gąsienica się tam zaplata w tym swoim kokonie i ona tak naprawdę się rozpada, żeby mogła się na nowo zbudować i jakby w innej formie, tak? I wtedy dopiero powstaje motyl i mam poczucie, że to pół roku to będzie taka poczwarka trochę dla Was, że Wy się wycofacie, będziecie sobie inne rzeczy jakby obserwować, doświadczać, sprawdzać, że to będzie taki okres, gdzie jakby ta stara wersja Was się rozpadnie, to stare, w co wierzyliście, za czym biegliście, za czym pędziliście się rozpadnie i dzięki temu będzie mogła powstać nowa wersja Was. I przy tej karcie zazdrość też jak patrzę na tą kartę, ona ma taki wzrok taki niepewny, taki, że no, widzę, że coś tam jest, ale tak raczej taki powściągliwy. Więc no właśnie, to pokazuje to Wasze takie wycofanie. Że ja na razie tutaj w tej swojej klatce jeszcze, to nie jest jeszcze czas, żebym rozkładał czy rozkładała skrzydła i leciała gdzieś. Teraz potrzebuję takiej bezpiecznej swojej przestrzeni. Więc to tutaj czuję u Was. Zobaczmy jakąś poradę na ten okres, czy jest coś, co może wesprzeć Was w tym, na tym etapie. Karta uzdrawianie. Na ile skłonna jesteś do nauki. Karta pokusa. Więc co ja tutaj czuję? Że warto, żebyście po prostu ten czas wykorzystali w sumie na to, co już widzimy tutaj, o czym mówiłam, ale może po prostu bardziej świadomie podejść do tego i jak już będziecie wiedzieli, jak już zaczną Wam się pojawiać jakieś pomysły, może macie jakiś pomysł, co Was interesuje, w którym kierunku Was ciągnie, żeby się po prostu nie odganiać od tego na siłę, tylko jakby mieć cały czas oko na to, co Was wzywa, tak? Na ten jakiś pomysł, który gdzieś tam może Wam na razie świta, więc niekoniecznie musicie od razu działać i coś robić w tym kierunku, ale też, bo od początku mówiłam, że wiecie, takie odpychanie wszystkiego, żeby mieć swoją przestrzeń, ale czuję, że jakby, że jest właśnie jakiś temat, który jakby odnośnie którego nie wskazane jest, żebyście to też odpychali gdzieś na drugi plan, że jest jakiś temat, który jest ważny i odnośnie którego możecie jakieś kroczki sobie wykonywać, może nawet nie tyle kroczki, co zdobywać jakąś wiedzę i ta wiedza będzie takim gruntem, takim fundamentem pod to, żeby później coś na tym wybudować. Tak więc niekoniecznie jest jakby wymagane od Was, znaczy w ogóle nic nie jest wymagane, to wszystko wiecie, od Was zależy, nie? Ale nie, jako ta porada, tak? Nie jest wymagane, że macie rzeczywiście aktywnie coś działać, coś robić, ale też niekoniecznie, że wiecie, taka ze skrajności w skrajność, żeby wszystko blokować zupełnie, bo tak jak mówię, jest jakiś temat, który mimo wszystko Waszej uwagi wymaga, albo nawet nie tyle wymaga, co po prostu jest warty Waszej uwagi i warty też jakby no, budowania pewnych fundamentów, tak? Zdobywania wiedzy, może rozwijania tego pomysłu samego w sobie, jakiejś idei, jakiejś wizji po to, że jak przyjdzie odpowiedni moment, to żebyście już nie tracili czasu na to, po prostu na doczytywanie czegoś, dowiadywanie się, tylko żeby to było już, żebyście mieli jakiś obraz tego, czym chcecie się zająć, w którym kierunku chcecie iść. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy w takim razie drugie półrocze, od lipca do grudnia, ogólna energia. Mamy kartę Wisielec, karta Transformacja, karta Świat i karta Papież. Dokładnie tak, widzicie, zobaczcie, mamy pierwsze co karta Wisielec, czyli mam tutaj osobę, która wisi tutaj, utknęła na jakiejś gałęzi, przywiązana za nogę, pieniądze mu lecą z kieszeni, w ogóle woła o pomoc. Tutaj mamy na tej karcie Transformacja też osobę, która siedzi taka bezradna, bezsilna, wpatrzona w ziemię. Więc mam poczucie,
że to się wiąże z tym, co mówiłam tutaj o tej poradzie, że przyjdzie moment, w którym wy będziecie gotowi, żeby wystrzelić jak z procy, w sensie będzie energia po prostu, będzie dobry czas, żeby nawet wy będziecie gotowi, żeby wystrzelić jak z procy, a się okaże, że nie macie fundamentów przygotowanych. I dlatego po prostu jeżeli rzeczywiście czujecie, może już wiecie nawet, co to jest za temat, albo pojawi się jakiś temat, to zadbajcie o to, żeby te fundamenty gdzieś tam mieć. Żeby to było na zasadzie, że jak już poczuję, że chcę coś zrobić, to żeby to już było, że już wiem dokładnie, co mam robić i że tylko działam, a nie jeszcze jak dziecko we mgle się kręcę w kółko i nie wiem kompletnie od czego zacząć. I no i właśnie taka, wiecie, strata czasu i takie czuję, wiecie, opadnięcie energii z powodu takiej niewiedzy, tak, którą można było wcześniej bez problemu zdobyć, że jakby to nie wymaga aż tak dużo energii, że można to spokojnie zrobić, nawet jak chce się mieć odpoczynek, chce się odpocząć od innych rzeczy, a warto, żeby pewne rzeczy mieć przygotowane zawczasu. No ale dobrze, zobaczmy w takim razie dalej, co tutaj na temat tego drugiego półrocza. Karta Głupiec, dokładnie. I karta Sprawiedliwość, dokładnie tak. Więc będzie energia, będzie czas, będzie może jakaś świetna okazja, z której będziecie chcieli skorzystać, a czuję, że duża szansa, że nie będziecie mieli fundamentów przygotowanych, więc za czasu dowiedzcie się, nie wiem, spotkajcie się z jakimś prawnikiem, bo to czuję, jakby to była taka po prostu wiedza techniczna, wiedza taka prawna, wiedza, wiecie, taka wiedza, jak coś zrobić, no coś, wiecie, z takich rzeczy, że to można było załatwić wcześniej, tak? Nie na zasadzie doświadczenia samego w sobie, czy jakichś wcześniejszych kroków, tylko po prostu gdzie zapytać, co zapytać, do kogo się zwrócić, co jak zrobić. No, więc mam poczucie, że warto, żebyście po prostu z tego skorzystali wcześniej, tak? Żebyście wcześniej, jak już teraz to oglądacie i teraz o tym wiecie, żebyście nie tracili czasu na odwlekanie do czytania czegoś. Mnóstwo rzeczy można, wiecie, wygooglować chociaż zawczasu, żeby mieć jakieś pojęcie, chociaż co będzie wymagane od nas, więc zadbajcie sobie o to, żebyście się później, wiecie, z ręką w nocniku nie obudzili. No, dobra, zobaczmy dalej. Praca, kariera, finanse. Rycerz buław. Król buław, sorki. I dziewiątka mieczy. No, ja czuję, że to taka przestroga jest dla was, żebyście nie przymykali za bardzo oka na wszystko w tym pierwszym półroczu. I a szczególnie na to, co jest ważne, na to, do czego was to serce ciągnie. Bo teraz możecie mieć takie poczucie, że bo jestem zmęczona czymś, już mi się nie chce i chcę odpocząć. I okej, jak najbardziej jestem za, ale nie ignorujcie tego jednego ważnego tematu. Bo mam takie poczucie, że później będziecie mieli takie, kurczę, oglądałam tego tarota wtedy, te parę miesięcy temu i to zignorowałam. A mogłam się dowiedzieć zawczasu, mogłam załatwić tą jakąś tam sprawę, mogłam doczytać coś tam, czy mogłem doczytać. Jakiś tam jeden krok mogłem, czy mogłam podjąć, czy zacząć jakiś może kurs sobie już na spokojnie wcześniej, żeby sobie poukładać pewne rzeczy. No. A teraz tutaj mamy też osobę właśnie w jakichś papierach zakopaną i jest tego za dużo i jest taka przeciążona tym i jest w ogóle strasznie dużo myśli, jakieś takie czarne myśli, czarne scenariusze. Więc nie mówię tego po to, żeby was straszyć, bo no macie wpływ na tą energię, ale ważne, żebyście zadbali o to, żeby tak nie było. No dobra. Zobaczmy dalej miłość i relacje. Siódemka kielichów, ósemka buław i paść kielichów. No właśnie, tutaj też jest trochę takie zamieszanie jakby, no i
No wiecie, to nie jest tak, że tutaj praca i miłość i relacje się jakoś zupełnie oddzielają, no bo jak ktoś jest pochłonięty jakimiś tematami albo jest zasmucony, że jakaś okazja nam tutaj przed nosem przeleciała, bo czegoś wcześniej nie zrobiłam czy nie zrobiłem, no to wiadomo, że wtedy się skupiam na tym, żeby to załatwiać i to nadrabiać, a mam mniej czasu na bliskie relacje, na znajomości jakieś, no wiecie, na miłość i tak dalej. Więc mam poczucie, że to po prostu to zamieszanie tutaj w sferze relacji, miłości, znajomości, no, będzie po prostu wynikiem tego, że tutaj w temacie kariery będzie jakiś temat, który będzie wymagał od Was bardzo dużo zaangażowania. Więc, no, ale też podkreślam, to jest, wiecie, na 6 miesięcy. Czytanie, więc wiadomo, że to nie będzie tak przez całe 6 miesięcy. Prawdopodobnie nie i mam nadzieję, że nie. Prawdopodobnie, wiecie, pokazuje się po prostu energia, która najbardziej się przebija, na którą ważne jest, żebyście zwrócili po prostu uwagę zawczasu. Więc to może być jakaś jedna sytuacja, może być jeden miesiąc czy dwa, nie jest powiedziane, jakby nie czuję, żeby to miało być przez całe 6 miesięcy, ale czuję, że to po prostu to jest taki ważny temat z tego drugiego półrocza i ważne, żebyście o to zadbali zawczasu. Dobra, zobaczmy z kart emocji, co tutaj jeszcze mamy. Karta bezsilność, to samo tutaj mówiłam na początku. Pożądanie, pożądanie, no będzie coś fajnego, jakaś mega fajna okazja. Nie pozwólcie, żeby Wam to uciekło. Zadbajcie o to wcześniej. Ja wiem, że Wam się nie chce i nie mówię, że musicie mega działać i robić, ale chociaż fundamenty jakieś sobie załatwcie, żeby Wam później było łatwiej, żebyście mogli później skorzystać z tego, co chcecie. A obojętność, więc to też trochę takie wycofanie, trochę taka bezsilność jednocześnie, nienawiść. Gniew, no i karta ulga, to takie przespanie, nie? Trochę, tak, mam takie poczucie, że ach, jestem zła na siebie, że przespałam jakąś tam szansę. No, dobra, zobaczmy jakąś poradę. Porada na to drugie półrocze. Zwróć uwagę na znaki, na sygnały. Karta seksualność. I karta sabotowanie siebie. Okej. Więc to, i tutaj jeszcze mamy kartę odwaga. Więc to, o czym mówię, to może wynikać właśnie z takiego sabotowania siebie, że wy się boicie, że coś wam się uda. Tak jakbyście... No tak jest czasami, że co ja tutaj mówiłam? Coś o tych przekonaniach na początku, nie o tych pieniądzach, że o, chcę zarabiać więcej, a jednocześnie mam w sobie przekonanie, że ci, co zarabiają więcej, to są źli na przykład, nie? Więc to jeszcze może być... Może inaczej. To, o czym teraz mówię, mam poczucie, że to jest jakby konsekwencją niepodjęcia właściwych działań, takich korzystnych dla Was działań tutaj w tym pierwszym półroczu. I mam poczucie, że dla Was jakby bardzo dużo jest tutaj takiego jakby marginesu działania dla Was. I dużo zależy od tego właśnie, jak podejdziecie do tego tematu, do swojego życia właśnie w tym pierwszym półroczu. Na ile będziecie mieli właśnie odwagi do tego, żeby stawić czoła jakimś swoim wątpliwościom, tym starym jakimś przekonaniom, żeby jakby obedrzeć się trochę z tych starych przekonań, z jakichś starych nawyków i ruszyć do przodu. Więc nie czuję, żeby to było takie, wiecie, wykute gdzieś tam w skale, że na pewno będzie tak źle. Raczej czuję, że to jest taka przestroga, żebyście zadbali po prostu o podstawy wcześniej. Wiem, że się powtarzam, ale jednocześnie czuję, że to jest bardzo ważne dla Was. No i z tym sabotowaniem siebie, no właśnie często tak jest, że my się po prostu boimy, że nam się coś uda, albo że, tak jak mówiłam, że czasami
Wystarczy coś wygooglować i przeczytać i zobaczyć, jakie są kroki, co ja w ogóle muszę zrobić, co jest wymagane na jakimś tam, nie wiem, stanowisku pracy, o którym marzę, czy w jakiejś branży, którą chcę wykonywać. Nie wiem, poczytać może jakieś biografie osób, które się zajmują tym, czym wy się chcecie zajmować, czy znaleźć jakieś osoby i zapytać się ich, jak doszły do tego, do czego doszły, a do czego wy chcecie dojść, żeby jak najwięcej informacji zdobyć, żeby jak najbardziej... Zobaczcie, na tej karcie wam to pokażę. Jak zaczynamy coś nowego, idziemy jakąś nową ścieżką kariery, nie wiem, w związek jakiś zupełnie nowy wchodzimy, przeprowadzamy się do nowego miejsca, cokolwiek nowego w życiu zaczynamy, zupełnie nowego, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy, to mam wrażenie, że to jest taki czarny, ciemny las, że to jest taka jedna wielka niewiadoma. I wiadomo, że się człowiek wtedy boi przez to pójść, przez to przejść, w to wejść w ogóle i zająć się tym tematem. Tak jak ktoś nie miał wcześniej swojej firmy i ma ją założyć, no to wiadomo, że się tego boi. Nawet jak ma mnóstwo odwagi, no to jest, no nie wiadomo, po prostu taki ciemny teren i nie wiesz, czy coś tam wyskoczy, czy nie wyskoczy zza krzaka zaraz. Więc ważne jest, żeby zdobyć po prostu jak najwięcej informacji. A za każdym razem, jak coś doczytasz, dopytasz, porozmawiasz z kimś, dowiesz się, pójdziesz, tu też mówiłam o jakichś, to u was było w czytaniu? Nie, to akurat nie było u was, ale wiecie, też są ludzie, którzy, prawnicy, księgowi, jacyś radcy prawni, jakieś inne jeszcze osoby, które, specjaliści w różnych dziedzinach, którzy znają się po prostu na tych konkretnych sprawach, tak? I to są osoby, z których wiedzy można skorzystać, można im zapłacić i się dowiedzieć po prostu, nie trzeba błądzić jak dziecko we mgle i za każdym razem, kiedy czegoś nowego się dowiadujecie, to tak jakbyście coraz więcej światła czy światełek poszczególnych tutaj rozświetlali na tym terenie, tak? Czyli z czarnego, ciemnego lasu, którego się boicie i kompletnie macie ochotę w ogóle uciec, zamiast tam wchodzić, jak to się rozświetla i rozjaśnia, to się no, bardziej takie znajome się wydaje, tak? Że wtedy bardziej takie... jakby welcoming, takie, że bardziej zapraszające, tak? Takie ciepłe, takie jasne, że to jest takie oczywiste i że aż chce się po prostu w to wejść, aż chce się ten kolejny krok w tym kierunku zrobić, tak? Chce się odkrywać tą nową przestrzeń zupełnie nieznaną, bo po prostu zaczynamy ją poznawać. Więc to, co możecie właśnie wcześniej robić, zamiast się tego bać, zamiast odkładać to na później, zamiast pozwalać, żeby obawa przed tym nieznanym i niewiadomym was jakby powstrzymywała i żeby was hamowała i żeby was jakby przytłaczała, no to po prostu proaktywnie googlujcie, czytajcie, pytajcie ludzi, rozświetlajcie sobie tutaj światełka w tym nowym terenie, w tej nowej branży, w tej nowej jakiejś działce, sferze swojego życia, do której chcecie iść i łatwiej wam będzie po prostu kolejne kroki robić i żadna fajna okazja wam nie przemknie przed nosem, będziecie mogli skorzystać, nie będziecie sobie później w brodę pluli, jak to się mówi, że się nie przygotowaliście. Więc tego wam życzę z całego serca. Dziękuję bardzo za oglądanie. Powtarzam, przypominam, jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, chcielibyście więcej szczegółów, więcej porad dla siebie, dla swojej indywidualnej, osobistej sytuacji, to zapraszam na czytanie indywidualne. W opisie poniżej znajdziecie link. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia niedługo.